Właśnie nagrywam drugą część. Bo tamta część się przerwała. Dlaczego księżyc jest blady? Bo się włóczy po nocy. Co to jest? Zawsze przychodzi, ale nigdy nie odchodzi. Przepraszam, was pomyliłem. Zawsze przychodzi, ale nigdy nie przyjdzie dzisiaj. Co to jest? Jutro. Co znajduje się na końcu tęczy? Litera A. Dlaczego zimą zakładam czapkę? Bo sama nie wyjdzie. Co łączy sok i koła? Soku. Dlaczego blondynka nie je wieczorem pomarańczy? Bo to wódce południowe. Czego bramkarz nie lubił na matematyce? Najbardziej. Słupków. Co się stanie, gdy zgasną światła w mieście? Zrobi się ciemno. Kto się urodził raz, a umarł dwa razy? Łazarz. Jak długo żyje człowiek od urodzenia do śmierci? Dlaczego Jaś nie lubi żelkowych misiów? Bo jest wegetarianinem. Jak dzielimy samochody? Na te, które nam się podobają i na te, na które nas stać. Jak nazywa się szklany samolot? Szybowiec. Co robić, gdyby na niego dać korza? Wynieść śmieci. Co to jest małe, zielone i trójkątne? Mały, zielony trójkąt. Wróbelek się na gałęzi siedzi czy kurca? Kłóca. Jakby siedział, to by mu nóżki zwisały. Co to jest biały, jak spadnie na głowę, to boi? Sufit. Jak królewna Śnieżka budzi siedmiu krasnoludków? Seven up. Czy mieszkańcy Marsa mają prąd elektryczny? Nie, bo nie mają uziemienia. Co powstanie z połączenia dwóch stonóg? Zamek błyskawiczny. Co to jest? Góra? I w jaki sposób? Góra jest to ukształtowanie terenu w sposób wypukły. Co to jest? Wisi na ścianie i płacze. Gamon, nie alpinista. Co robi
Codzik wbija w deskę. Gwoździk. Codzik czuje zimą. Chłodzik. Co potrzebuje dzik, aby wejść do lasu? Dziką kartę. Co dostaje dzik na gimnastykę? Dowodzik. Jakie są ulubione kwiaty dzika? Kościki. Jaka jest ulubiona ryba dzika? Śledzik. Jak na imię ma dzik? Tadzik. Gdzie kopie się dzik? Gdzie kopie się dzik? W prodziku. Czym dzik jeść po lesie? Kładzikiem. Jak nazywa się dzik na bezludnej wyspie? Dzikusek. Co powstanie z połączenia firanek z ogniem? Zasłony dymne. Jak ma na imię chłopczyk, który mierzy coś w łodzi? Włodzimierz. Dlaczego księżyc jest blady? To już było, ale powtórzę, bo włóczy się po nocy. Co powiedział lustego do lusterka? Przepraszam, odbiło mi się. Co powstanie z zającem, kiedy ukończy 24 miesiąc? Zaczyna się 25. Jak nazywa się kolejka pacjentów przed gabinetem dentysty? Kolejka zębata. Jaka jest różnica między słoniem a mrówką? Kolosalna. Co to jest? Zielony, czerwony, a jak podskoczy, biały. Nie wiesz? Ja też nie wiem, ale fajnie zmienia kolory. Jak obudzić się rekina? Krzyknąć: człowiek za burtą! Czym się różni pingwin od muchy? Pingwina można zmusić, żeby coś zrobił, a muchy nie można spingwinić. Kto jest ubrany w lecie, a nagi w zimie? Drzewo liściaste. Gdzie są dni, a nie ma nocy? W kalendarzu. Co robi kucharz, gdy go atakują? Wzywa posiłki. Co może rosnąć bez korzeni? Stan konta w banku. Gdzie szybciej można zmienić mąkę? W płynie elektrycznym czy w wiatraku? Mąki się nie mieni. Ile ogórków wejdzie do litrowego słoika? Ogórki nie potrafią chodzić. Dlaczego? Bo Lesław Chrobry zorganizował zjazd gnieźnieński. Bo mu się awans marzył. Co pojawia się dwa razy? W każdym momencie, raz w każdej minucie i ani razu w życiu. Litera M. Jak nazywa się mała skarpa? Skarpetka. Na czym kończy się świat? Na T. Co łączy
kosa i arkę. Kosiarka. Dlaczego dinozaury wyginęły? Bo nie odpowiedziały na żadne z powyższych pytań. Jeszcze chyba będzie jedna część z tego. Z tej poprawy humoru. Tak mi się wydaje. A tym lepiej dla was, że tak się poświęcam na wieczór. Czym się różni czerwona róża od czerwonej skarpetki? Zapachem. Jakie to liczby naturalne? Bez konserwantów. Jak nazywa się pilny uczeń? Pilnik. Co leci dziś w kinie? Mucha. Co powstanie społeczenia dwóch stonóg? To już było, ale powtórzę. Zamek błyskawiczny. Co ma wspólnego koszykarz z prawnikiem? Badania. Kto się cieszy, gdy zejdzie na psy? Pchły. Ile rok ma palec? Palec nie ma rok. Dlaczego blondynka ma najważniejsze decyzje podejmuje przed lustrem? Bo co dwie głowy, to nie jedna. Jak nazywa się miękki mikrusek? Microsoft. Co to jest? Wisi na ścianie i płacze? Gamoń, nie alpinista. To już było, ale powtórzyłem. Co wyjdzie po skrzyżowaniu węża z jeżem? Drut kolczasty. Jak się zachowują się Francuz, Anglikę i Szkot, gdy mucha wpadnie im do szklanki z napojem? Francuz głośno przeklina i wylewa napój. Anglik poprawia krawat i delikatnie wyjmuje owada. A Szkot bierze muchę do ręki i wrzeszczy. Wypluj, coś wypiła. Ile par butów ma żołnierz i z czego? Żołnierz ma dwie pary butów. Z czego jedna? W magazynie. Gdzie najszybciej mieje się mogę? W młynie elektrycznym czy wiatraku? To już było, ale powtórzę. Moki się nie mieni. Gdzie możesz, gdy mu zgasła świeca? W ciemnościach. Ile złotówek jest w parze? Dwie. Kto miał najwyższy kapelusz w czasach Kościuszki? Ten, który miał najwyższą głowę. Czego nie da się zamoczyć? Wody. Jak zerwać kałuskę, nie płosząc siedzącego na niej ptaka? Poczekać, aż odleci.
co znajduje się po środku Wisły. Litera S. Jak na imię miał Napoleon? Napoleon. Co to za rzeka, która czytana od tyłu daje nazwę ryby? Nil. Ryba. Lin. Powiedziałem jakby ktoś nie wiedział. Jakie jest ulubione powiedzenie rekina ludojada? Człowiek z natury jest dobry. Co się dzieje, kiedy dwa bałwany się biją? Trzaska mróz. Dlaczego piorun leci zygzakiem? Bo nie wie, gdzie trafić. Co to jest autosugestia? To sugerowanie sobie, że ma auto, że ma się auto. Jak zrobić słomiane niebieskie kropki? A czy ktoś widział słomiane niebieskie kropki? Trochę powagi, moi drodzy. Dlaczego owca beczy? Bo jej smutno. Albo jest jeszcze drugie wyjaśnienie, dlaczego owca beczy? Bo jej facet to baran. Co mówi malarz do malarza? Znowu coś zmalowałeś. Jak nazywa się pies, którego coś boi? Bulldog. Jak nazywają się te same drzewa? Klony. Co robi kościotrup w piaskownicy? Bawi się łopatką. Dlaczego kobiety dobrze grają w karty? Bo dobrze te... Bo dbają o swoje talie. Jak nazywa się samolot przewożący owce? Transportowiec. Jak nazywa się przyprawa, która myśli? Kminek. Dlaczego Robin Hood? Bo mało jadł. Co mówi kartka do kartki? Chyba cię pogięło. Gdzie swoją imprezę urządzają konie? Na balkonie. Po co nastolatek idzie do lasu? Po ziomki. Co łączy człowieka i psa? Smycz. Powtórzyłem, chociaż już to już było. Na jakiej trąbie nie może zagrać? Powietrznej. Co żyje w zimie, umiera w lecie i wisi do góry nogami? Sopel lodu. Kim jest bałwan na emeryturze? Wodą. Kiedy biją się ze sobą młynarz i komin? I kominiarz. Kto ma rację? Młynarz, bo ma czarno na białym. Państwo w Europie na K to kowalscy. Dlaczego wąż
w raju kusił Ewę, a nie Adama? Kobiecie zawsze należy się pierwszeństwo. Ile jest 2 razy 2? 5, bo trzeba doliczyć wad. Co robi kominiarz, kiedy wpadnie do śniegu? Chwileczkę, zaraz wam powiem. Przepraszam, wymyliłem zagadkę. Co jest, kiedy kominiarz wpadnie do śniegu? Zima. Kiedy dziecko widzi w rękach 2 cukierki, chociaż ma tylko 1, kiedy patrzy w lustro. Gdzie stał Salomon, kiedy zgasła mu świeca? W ciemnościach. Czy mieszkańcy Marsa mają prąd elektryczny? Nie, bo nie mają uziemienia. Co to jest? Białe w czarne paski i stoi. Zebra na przejściu dla pieszych. Co mówi Tarzan, kiedy widzi nadchodzące słonie? O, słonie idą. Co mówi Tarzan, kiedy widzi nadchodzące słonie w ciemnych okularach? A kto to? Co powie Tarzan, kiedy słonie zdejmą okulary? A to wy, nie poznałem was. Dlaczego słonie przemieszczają się w zwartych stadach? Bo ten pośrodku ma boomboxa. Dlaczego nasze rożce przemieszczają się w stadach zwartych? Żeby słoniom się wydawało, że one też mają boomboxa. Dlaczego środkowy słoń odłącza się co jakiś czas od stada? By wymienić baterie w boomboxie. Jak złapać zielonego słonia? Za pomocą pułapki na zielone słonie. Jak złapać żółtego słonia? Za pomocą pułapki na żółtego słonia. Jak złapać czerwonego słonia? Trzeba pomalować go na czerwono i skorzystać z pułapki na żółte słonie. Kto jest najlepszym matematykiem na świecie? Kobieta, bo dodaje urodę i odejmuje lata.
Co robi 9,50 w portfelu? Ledwo dycha. Co robi szyba w powietrzu? Szybuje. Jakie ryby łowi matematyk? Sumy. Dlaczego w kosmosie nie ma zabawy? Bo brakuje atmosfery. Co to jest? Gdy czarny to czyste, gdy brudne to białe. Tablica. Wiem, to się mogło kojarzyć ze szkołą, ale było to tutaj i musiałem przeczytać. Przepraszam was. Co to jest żółte i kopie? Koparka. Jak stolarze czytają książki? Od deski do deski. Po stole chodziło 10 much. Zabiłeś 3. Ile much zostało? Nic, bo reszta uciekła. Gdzie mieszkają kartki? W bloku. To wszystko. Trzymaj się. Cześć. Jak mówiłem poprzednie części, kolejny filmik będzie w piątek, gdzieś na weekendzie. Na razie. Cześć.